odkryć. Sok niedowierzanie. Znajdujemy się w Bonarce. Jak wrażenia po Ekstraklasa Trophy? Bardzo pozytywne. Myślę, że przede wszystkim dla kibiców, bo mogli tutaj zobaczyć puchar i spotkać się z nami. Było trochę zabawy, jakiś autograf zebrali, także takie rzeczy przede wszystkim są dla nich robione, a my jesteśmy między innymi po to, żeby spełniać oczekiwania kibiców i po to tutaj jesteśmy. Właśnie, powiedziałeś o autografach, no jestem w szoku chyba, boli cię teraz ręka, bo wypisałeś ich tysiące dzisiaj po prostu. No ostatni raz tyle chyba w szkole pisałem, to tak, bo kibiców troszkę dzisiaj się zjawiło. Myślę, że to przez to też, że weekend i no i przez to, że jesteśmy Wisłą w końcu, także każdy chce tutaj się z nami spotkać, czy zobaczyć ten puchar tak jak dzisiaj, także mówię, sama przyjemność. Jak widzimy ten puchar za sobą, to chyba fajnie, żeby wrócił do Krakowa. No, to by była super sprawa. Myślę, że taki jest cel każdego piłkarza w swoim życiu, żeby taki puchar znieść i... No i radość dla kibiców, dla ludzi związanych z klubem, także no, są cięższe czasy czasami, ale trzeba cały czas marzyć o tym i dążyć do tego, żeby to najważniejsze trofeum u nas w Polsce podnieść do góry. Wracając tutaj do całej gali, do całego wydarzenia, powiedz, lepiej ci idzie w piłkarzyki czy w FIFA 17? Oj, zdecydowanie lepiej w FIFA. Zdecydowanie lepiej, aczkolwiek nie mówię, że jestem mistrzem, ale piłkarzyki to jest katastrofa. To w drużynie jest mistrzem. Ale w co? FIFA 17. Oj, nie wiem, no ja tu mam dość ograniczony czas teraz, także już rzadko tam kiedy siadam, może tylko z jakiejś, jak większa nuda jakaś człowieka ogarnia, ale tak, w drużynie to nie mam pojęcia, trzeba się chłopaku zapytać, może tam, którzy mają więcej czasu i nie mają jeszcze rodzin, to ja myślę, że mogą takie tematy ogarniać bardziej. To było dawno, już nie pamiętam za dużo, ale było fajnie. Włoskie jedzenie jest dobre, także fajnie się tam widziało. Nie wiem, co to jest.